Musimy postawić na transformację cyfrową szkoły, nie tylko dlatego, że jesteśmy zobowiązani do tego i Komisja Europejska rzeczywiście stawia na rozwój w szkołach, na transformację cyfrową, ale po prostu musimy doposażyć uczniów, nauczycieli, ale również rodziców w umiejętności, które pozwolą nam bezpiecznie, odpowiedzialnie, krytycznie poruszać się w cyfrowym świecie. Chodzi nie tylko więc o edukację cyfrową, ale o każdego rodzaju umiejętności, kompetencje cyfrowe, które spowodują, że oprócz nabywania bezpiecznej wiedzy bez fake newsów, odpowiedzialnie będziemy też umieli nawiązywać w sieci odpowiedzialne, mądrze nawiązywać relacje ze swoimi rówieśnikami, współpracownikami. I żebyśmy się uczyli tego, jak wygląda bezpieczeństwo w sieci, ale nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorośli, żebyśmy wiedzieli, gdzie są granice, gdzie powinny być granice i jak powinna wyglądać etyka świata cyfrowego, bo tej dyskusji mamy za mało, a Komisja Europejska też zwraca na ten aspekt uwagę. Musimy porozmawiać bardzo poważnie o udostępnianiu wizerunku dzieci, szczególnie małych dzieci, które nie są w stanie wyrazić zgody w taki sposób rzeczywiście potraktowany odpowiedzialnie i poważnie. Musimy o tym porozmawiać, bo to jest po prostu bardzo ważne, a myślę, że wielu z nas rodziców nie ma świadomości konsekwencji, jakie właśnie konsekwencje niesie takie udostępnianie wizerunku dzieci bez ograniczeń. Po to chodzi też o prawa dziecka. Dzieci też mają prawa do swoich dóbr osobistych, to chodzi też o ich przyszłość, nie tylko o przeciwdziałanie przestępstwom w sieci, ale też o ich przyszłość, o karierę zawodową, o tym, jak budują siebie w sieci. A to jest w tej chwili dla młodych ludzi tak samo ważny świat jak w realu, więc to, jaką tożsamość, jak wygląda ich wizerunek w świecie cyfrowym, tak ukształtowany jest również wizerunek w tak zwanym świecie rzeczywistym. I to jest bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość dzisiaj. Przez lata za bardzo żeśmy się skupiali na infrastrukturze, wyposażeniu szkół w światłowód, w komputery. To wciąż tutaj jest dużo rzeczy do nadrobienia i trochę to nie było robione z głową, bo na przykład światłowód do szkoły docierał, ale już Wi-Fi w szkole nie było. To trzeba zmienić, tak? Ale tak naprawdę podstawowym pytaniem w cyfryzacji jest, co z tym sprzętem w szkołach robić, jak pracować. I ja myślę, że tutaj trzeba się zastanowić nad dwoma rzeczami. Jedno, jak używać efektywnie, skutecznie sprzętu, technologii do nauczania, to jest naprawdę otwarte pytanie. Trzeba robić badania, rzetelne badania i patrzeć na metaanalizy badań, które mówią nam, jak z tego korzystać. To jest niestety rzadkość w Polsce i my jako Instytut Badań Edukacyjnych chcemy, żeby to się zmieniło, żeby ta wiedza rzeczywiście do szkół popłynęła. Druga rzecz, no to jest zadbanie o dobrostan uczniów, tak? Niech ta szkoła będzie miejscem, gdzie te narzędzia cyfrowe są rozsądnie wykorzystywane. Pokazać im, jak z nich korzystać, jak zadbać o dobrostan, jak zadbać o dobre relacje, no i też trochę po prostu poprzebywać bez smartfona. Na pewno trzeba, tam gdzie są te białe plamy, trzeba je pokryć, czyli zbudować infrastrukturę wewnątrzszkolną, internetową chociażby. Tam w szkołach ponadpodstawowych, w której jeszcze sprzętu nie ma, ze względu na to, że nie były objęte one wsparciem w różnego rodzaju programach, ten sprzęt dostarczyć, tak żeby nauczyciel miał służbowy komputer, żeby uczniowie mieli na czym korzystać, żeby były materiały i tak dalej. Czyli pod względem infrastrukturalnym jeszcze jest trochę do zrobienia. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest oczywiście kwestia budowania kompetencji nauczycieli i działania, ale nie na zasadzie nowych technologii dla samych nowych technologii, tylko pokazania szkole, w jaki sposób te nowe technologie mogą im pomóc. Od dyrektora szkoły i na przykład programu, które umożliwiają ocenę pracowników, zautomatyzowanie w pewnym stopniu, czy księgowe i inne rzeczy tego typu, po kontakt z rodzicami, czy wdrażanie nowej podstawy programowej, która jeszcze, chociaż litera już obowiązuje od jakiegoś czasu, to jeszcze ona nie została tak zaimplementowana. Myślenie komputacyjne jeszcze gdzieś tam się przebija, ale nie jest od pierwszej klasy tak w pełni wdrażane. W związku z tym tutaj trzeba inwestować w poziom przygotowania nauczycieli, ale w taki sposób,
żeby to nie był przykry obowiązek, tylko żeby oni widzieli po prostu korzyści z implementacji tej podstawy, która, jak przypomnę, no, w 2017 roku to była jedna z zdecydowanie z najbardziej nowatorskich, jeśli chodzi o informatykę w polskich szkołach. Jednym z ważnych elementów, przed jakimi na pewno stoi polska szkoła, to temat cyfryzacji i tego, czy można ją w ogóle przyspieszyć. Trzeba sobie zadać pytanie, co to znaczy przyspieszyć cyfryzację szkół, bo nie można zapomnieć o odpowiednim balansie między tym, co jest higieną cyfrową, czy jeżeli nasz uczeń tak naprawdę nadużywa technologii, to czy wie, kiedy ją odłożyć i gdzie wejść do świata realnego, a gdzie ta szkoła tak naprawdę powinna mu pokazać, że technologia pomaga nam w codziennym życiu. Więc na dzień dzisiejszy trzeba sobie zadać pytanie, jakiego rodzaju absolwenta potrzebujemy, w jakie umiejętności cyfrowe powinien być wyposażony dzięki szkole, ale też dzięki domowi, żeby wiedział, że sprzęt warto odłożyć i warto wziąć do ręki, żeby wykonać odpowiednie zadania, więc wydaje mi się, że najważniejszym tematem jest to, jak wprowadzić to w sposób elastyczny, bo każda szkoła to jest inny ekosystem. Inni rodzice, inni nauczyciele o innych umiejętnościach i przeświadczeniu cyfrowym, na przykład doświadczeniu cyfrowym, ale też inna społeczność korytarza szkolnego, czyli uczniowie. I nie ma jednego odgórnego sposobu, który będzie idealny dla wszystkich. Więc być może dobrym sposobem jest na to, żeby zapytać i dać pewne scenariusze szkołom do wyboru. Może być scenariusz A, B i C. Kiedy szkoła już ma pewne doświadczenia, jest dyrektor, który jest dobrym menadżerem, to można ten projekt przyspieszyć w cyfryzacji, bo już szkoła jest wdrożona. I wtedy możemy to zrobić w podpunkcie tego scenariuszu C. Ale jeżeli szkoła dopiero wdraża się, jeszcze nie wie jak, to trzeba podać przykłady. Nie można przyspieszać tego procesu, bo szkoła nie lubi rewolucji. Szkoła uwielbia ewolucję, również we wdrażaniu technologii cyfrowych. Mimo tego, że tempo rozwoju technologii cyfrowych jest ogromne, to myślę, że szkoła powinna je wprowadzać wbrew pozorom powoli i dostosowane do potrzeb zarówno nauczycieli, jak i uczniów, a nie wrzucać wszystko odgórnie, bo może się okazać, że coś, co sprawdza się w szkole jednej, w zupełnie nie sprawdzi się w szkole drugiej. Więc przede wszystkim, jeżeli szybko, to szybko, ale z głową.